Mistrzuniu, jedziemy! Nie przewidziałem tylko, że to jest męczący sport! Witajcie moi drodzy, dzisiaj kolejny challenge przede mną, a przed wami spotkanie z prawdziwym mistrzem. Mistrzem, który lubi gotować, propaguje aktywny tryb życia i do tego jest naszą dumą narodową. Świetnie też jeździ na łyżwach. Łatwo więc się zorientowaliście, że nie będę sam w dzisiejszym odcinku. Ta-ra-ta. Chociaż całkiem nieźle mi idzie. W dzieciństwie jeździłem. I oto jest, moi drodzy, mistrz. Niestety to nie ja, ale jest mistrz prawdziwy, Jan Marek Szymański. Zobacz, jak ładnie. Cześć. Cześć. Siadaj. Wielokrotny mistrz Polski. Jakbym coś pomylił, to mnie poprawiaj. Brązowy medalista Mistrzostw Świata 2013. Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2014. Tak jest. Lubi gotować. Wszystko się zgadza, to co powiedziałem na początku. Lubisz gotować. Lubi jeść. Też. Bardzo lubię azjatycką kuchnię, włoską. Okej. Okay. Ale też lubię sobie zrobić coś domowego, dobrego burgera. O! Dlatego mięsko wołowe się przyda. I propaguje, co najważniejsze, aktywny styl życia. Lubi sport. Bardzo. Każdy czy tylko łyżwy? Każdy sport. Obecnie jestem trenerem personalnym, więc zarażam ludzi. O 6 rano zaraża ludzi. Przecież nikt o tej porze nie wstaje, poza Jankiem i tym, którzy przychodzą do niego na treningi. Od 6 rano zaczynasz treningi. Bardzo często właśnie 6 rano. Powiedz mi, Janku, jeśli chodzi o łyży, które przyniosłeś ze sobą, bo to chciałbym, żebyście zobaczyli. Chciałbym, żebyście zobaczyli różnicę. Być może spotkaliście się z wyczynowym sportem, być może go oglądaliście. Ja jestem najlepszy, jeśli chodzi o łyżwy. Oglądane. Widziałem wiele zawodów i wydaje mi się, że wszystko wiem, ale ty przyniosłeś sprzęt, który powinien wiele nam wyjaśnić. Popatrzcie. Tutaj łyżwy do długiego toru, na którym miałem właśnie największe sukcesy i przez 15 lat intensywnie trenowałem. No to są łyżwy typu klap. Mhm. I to jest przede wszystkim ta różnica. Popularnie nazywane panczenami, tak? Tak jest. Mhm. Kto nie klikał, to nie znaczy, że źle jeździł, chociaż pewnie to nie jest fachowa ocena. Ale te drugie, one wyglądają na pierwszy rzut oka bardzo podobnie. Zobaczcie, też mają długą, chociaż to są w skórze, więc chyba droższe. W skórze są droższe? Nie, te są droższe. A, to dla niepoznaki założyłeś. Jakby ktoś chciał gwizdnąć, to wybierze te w skórze, wiadomo. No i? I tutaj zasadnicza różnica, że to są łyżwy do short tracku, czyli do ścigania się na krótkim torze. Na, tam, gdzie się kładziecie na jednym boku. Gdzie ludzie się właśnie, zawodnicy wychylają i bardzo często są te upadki. Zahaczania jeden zawodnik o drugiego. Jest nasza zawodniczka Patrycja Maliszewska. Tak jest. Osiąga najlepsze sukcesy na arenie międzynarodowej. I tutaj tego klik-klaka nie ma, rozumiem. Niestety. One są na sztywno. Na sztywno i też te łyżwy są specjalnie ustawione bardziej do wirażu. Okej, okay, to znaczy, że są... Że można się pochylić i but nie obciera o lód. Że one są na jednej krawędzi buta, czyli bardziej do wewnątrz. Tak. A, do wewnątrz skrętu. Tak. Kask to jedno, jakieś inne zasady, których ty przestrzegasz, zanim się wyjdzie w ogóle do jazdy, do treningu? Przede wszystkim rozgrzewka. Też. Troszeczkę trzeba się rozgrzać i wszystkie stawy. Czy to są jakieś specjalne ćwiczenia takie przeznaczone do jazdy na łyżwach, czy to jest klasyczna rozgrzewka? Nie mów. Zrobimy. Może zróbmy. Zostańcie do końca, bowiem na końcu będzie wyścig. Poczekaj, poczekaj, czy ja mogę z tobą w ogóle wyjść? Zobacz, w jakim ładnym kolorze. Szybki, czerwony. Pamiętaj, przede wszystkim... Poczekaj, poczekaj. Czy, żeby wszyscy wiedzieli, ja nie wyglądam śmiesznie, ja jestem po prostu odpowiedzialny, prawda? W tych ochraniaczach. Zdecydowanie. Bezpieczny, no, można jeździć. No. I widzicie? I to nie jest tak, że się ocieram o śmieszność. Jak powinniśmy jeździć, żeby było jak najbardziej przewidywalnie dla nas? Bardzo ważne jest to, żeby na łyżwach być troszeczkę elastycznym. Nie można mieć prosto nóg, nie usztywniać się. Czy uczymy się najpierw hamować, czy najpierw uczymy się dobrze jeździć?
Jedno i drugie. Na samym początku warto, żeby się nie rozpędzać do jakichś dużych prędkości. Na początku można hamować tak jak na nartach, że można takim pługiem i złączyć nogi, to wtedy łatwiej jest zahamować. A pokażesz? Tak? Dobra, to ja też to zrobię. 10. Dobra. Ale jeśli chodzi o takie ćwiczenia, które możemy wykonywać na lodzie, by się obyć z łyżwami. Zaczniemy od tego, że właśnie jesteśmy na miękkiej pozycji, lekko ugięte nogi, można sobie dłonie położyć na uda, okay. I zrobimy beczkę tak zwaną. Czyli beczka. Będziemy jechać, rozszerzać nogi i zwężać. Wydaje się łatwo. No i tu... O! 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 Pamiętaj o tym ciężarze ciała. O! Od ten i też pamiętaj, żeby nie rozjeżdżać się za daleko, bo jak się rozjedziesz za daleko, to już będzie ciężko wrócić. I teraz wystarczy, że jak jedziesz w ten sposób, przeniesiesz ciężar ciała na nogę wewnętrzną, którą jesteś i już widzisz, skręciłeś. Oj! Oj! Chyba się za bardzo rozjechałem. I można zahamować. Dobra. To jest... Ja znam taki sposób. Jezus, jak mnie noga boli. Rolkowy. Dobra. Co? Rolkowy sposób. Rolkowy sposób. Co dalej? Ćwiczenie jakieś? Rączki szeroko i próbujemy troszeczkę się rozpędzić i jedziemy próbować chwilę na jednej nodze. Ty pierwszy. I podnosisz, żeby powalczyć troszeczkę z równowagą. Dobrze. Najpierw jedna noga, parę razy. Super. A teraz? I druga. Dobrze. A, ciężar do przodu. Ciężar właśnie tu. Ciach, noga do góry, ręce tu, o. Jak baletniczka. Słuchaj, jak nie chcesz jeszcze gotować, to jeszcze może kariera przed tobą w łyżwiarstwie. Jak się nauczę hamować, dobra? Dobra, jeszcze jedna rzecz, której się chciałbym nauczyć, a tego nigdy nie robiłem, jazda tyłem. To jest na inny warsztat? To jest na inny warsztat, ale możemy spróbować. Ja ci pomogę trochę. Tak jak jechaliśmy do przodu, to jedziemy teraz, próbujemy... Puknij mnie trochę. To, o, tu, tylko o, nie, ciężar, o. Pamiętaj o tym ciężarze ciała. I o. Słuchaj. Trzymam cię. Ja myślę, że zdecydowanie do przodu wygląda zgrabniej. Będziemy jeździć do przodu i będziemy skręcać tylko w lewo, ale na pewno będziemy też gotować. O diecie chciałbym pogadać z naszym mistrzem i chciałbym też go zapytać, jak to jest, czy jest recepta na sukces. Jest? Mistrzu, jaka jest recepta na sukces? Trzeba zdrowo jeść. O! Zrobimy coś w rodzaju szakszuki, tak zaplanowałem. Bierzemy mięsko i będziemy najpierw smażyć wołowe, mielone, a ja bym chciał od razu cię przy okazji zapytać o tą twoją karierę, jak ona się zaczęła, jak w ogóle zaczęła się przygoda z łyżwami. Ja w ogóle swoją przygodę z wyczynowym sportem zaczynałem od jazdy szybkiej na rolkach, bo jestem z Poznania i w Poznaniu nie było lodowiska, żeby jeździć, uprawiać łyżwiarstwo, więc ścigałem się na rolkach. Robiłem coraz większe sukcesy w jeździe szybkiej na rolkach i dopiero w pierwszej klasie liceum spróbowałem jeździć na łyżwach, więc dość późno. Stosunkowo późno. Jak na sukcesy, które później osiągałaś, ktoś by powiedział, że to jest niemożliwe. Talent. Ale jest to możliwe, widać na moim przypadku, więc... Raz, że talent, ale pewnie i ciężkie treningi. Tak. W twoim przypadku. Wyjazd do szkoły mistrzostwa sportowego w Zakopanem, więc rozłąka z Poznaniem. W rygorze takim rano rozruch, trening, później szkoła, lekcje i po tym znowu trening, to no, szkoła życia, można powiedzieć. Dawaj też czosnek. Cebula i czosnek do środka, no. Ja powiem tak, starałem się czasem mieć jakieś rzeczy z uczelni, żeby się uczyć, ale niestety bardzo ciężko jest po obiedzie, żeby tak jak się wybierze skrypt, to najczęściej pierwsza okładka i od razu jest godzina drzemki i później na przykład trening na siłowni 2 godziny, kolacja i jakiś film na laptopie, książka i do spania. Jak będziesz kroił paprykę, ja ci pokazuję od razu jak, wycinamy te gniazdka. I samą papryczkę w jakieś takie grubsze kawałeczki bym chciał pokroić. I później może w takie
ala trójkąciki, dobra? Będzie dobrze. Ładnie chrupała. Cały czas podkreślasz ten element kulinarny, czy też posiłków. Czy miałeś specjalną dietę, szykując się do zawodów? Czy... Bardzo się starałem na to, żeby w tej... Insulin ci podał. W tej diecie bardzo ważne było to, żeby było jak najwięcej różnych składników odżywczych, tak? Różnego rodzaju kasze. Były takie rzeczy, których na przykład unikałeś, bo bałeś się, że później coś na lodzie cię może złapać? Starałem się, żeby te poranne śniadania jakby były jak najlżejsze. Rozumiem, że dzisiaj już możesz jeść wszystko i boczuniu chętnie. Zdecydowanie. No to od razu zapytam, jak wygląda twoje życie. Czy się zmieniło? Czy już dzisiaj musisz uważać, co jesz? Bo nie wiem, szybciej się tyje. Wiesz, taki syndrom kończenia tej zawodniczej kariery, kiedy to ten wydatek energetyczny jest troszkę mniejszy. Teraz w moim przypadku, przez to, że codziennie ćwiczę ludzi i też się ruszam, to z tym jedzeniem nie muszę aż tak bardzo dbać. Dawaj boczek do środka. Teraz musimy zrobić inną rzecz. Jakbyś tą miseczkę mi dał, co tam sitko jest na niej. Na razie tę miskę wykorzystamy, bowiem chciałbym przesmażyć warzywa. I to jest jeden z tych elementów. Twoja ulubiona kuchnia to jaka? Bardzo lubię azjatycką kuchnię, włoską. Okej. Okay. Ale też lubię sobie zrobić domowego, dobrego burgera. O! Dlatego mięsko-wołowe się przyda. Bardzo ważna rzecz, róbcie taką szakszukę na raty. Nienawidzę jakiejkolwiek szakszuki, niezależnie czy ona jest z mięskiem, czy bez mięska, jakiejkolwiek modyfikacji, kiedy warzywa, które dodajemy, są takie rozgotowane. Jest jeden wyjątek i tym wyjątkiem jest owoc miłości, czyli bakłażan, którego też będziemy kroić. Jakbyś mógł pokroić go w plastry. Cyk, cyk, cyk. Papryczka jest? Jest, dobra. Troszkę soli, troszkę pieprzu. Ja go nie solę wcześniej. Chciałbym, żebyś jeszcze pokroił serek, ponieważ szakszuka będzie z serkiem. Rodzice duży wpływ mieli na to, co osiągałeś, że potrafili cię zmobilizować, namówić? Czy to zawsze był twój wybór? To był w dużym stopniu mój wybór, ale rodzice ani nie, jakby nie przeszkadzali, a też zachęcali, że jesteś... Oni zawsze we mnie wierzyli i oni mieli świadomość tego, że mogę coś osiągnąć. A, jeszcze ostra papryczka. Ostro czy mniej ostro? To ostro. Ostro? No to dojedziesz. To decydujesz ty, ile chcesz. Mhm. I natka pietruszki do posiekania, a ja zaraz się zajmę papryką, którą to powinniśmy przesmażyć, ale tak jak powiedziałem wam króciutko. Czy pamiętasz takie sytuacje, kiedy startowałeś w jakichś mega trudnych warunkach? Miałem sytuację taką, że były Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie w Zakopanem. No. I wszyscy zawodnicy się modlili, trzymali kciuki, bo jak jest około minus 15, to nie można rozgrywać zawodów. I niestety pech dla nas był taki, że niestety trzeba było się ścigać. Nie odwołali. Nie odwołali i no, było bardzo ciężko, bo było mega, mega zimno. Człowiek po paru kółkach dosłownie na tych łyżwach kostnieje. Bo ten strój, który macie na sobie... Jest bardzo obcisły, jest tam gumowany plus lycra, więc to jest bardzo... musi być aerodynamiczny i przez to on jest cienki. Jakbyś mógł jeszcze tego tak, papryczkę zostaw i tego bakłażana na cztery, nic więcej, tak żeby wielkością przypominał paprykę. Papryka dosłownie chwilę. Zblanszowana, przesmażona, złapała kolorku, soli, pieprz. I teraz już kończymy. Zanim mięso, to dobrze jest do takiej papryki chociażby w ogóle, jeżeli zamierzacie dodawać do jakiegokolwiek gulaszu, przyprawy pod tytułem papryka, imbir mielony, to takie przyprawy powinniśmy delikatnie przesmażyć. Dokładnie taka sama zasada, jaka obowiązuje przy dodawaniu koncentratu pomidorowego. Cyk, cyk, cyk. Otóż to, przesmażony koncentrat, dodajemy mięsko. I zalewamy. I teraz nie wiem, czy to robiłeś kiedykolwiek. Przejmę puszeczkę. Ale obok ciebie leży tarka. I ponieważ ja taką szakszukę, którą bardzo często robię, ona nie może być za bardzo wodnista. Te pomidory muszą się teraz tylko chwilę poddusić. Bo we własnym sosie skórka cytrynowa. Stosujesz? Nie. A mój drogi, dawaj. Tak z 1/3 cytryny na tej tareczce do środeczka. A ja ponieważ... Nie posłuchałeś mnie, nie posiekałeś natki pietruszki, to posiekam natkę pietruszki. Troszkę kuminu w mojej miseczce, to jest sekretny składnik. Nie wiem, czy lubisz, czy nie, ale moim zdaniem taka szakszuka bez kuminu nie istnieje. Dawaj, cię cieszy co do środka.
Tak jest. I teraz tę wodę też lejemy pięknie. Ostrą papryczkę, hyc. Pietruszka, hyc. Połowa tylko na razie. Dobrze. Dobra, 2/3. O, i to zaczyna wyglądać. I teraz aquafaba, czyli ta woda. Sekretny składnik, ona też zaciąga ten sosik, zaciąga tę minimalną ilość pomidorków. To wszystko staje się bardziej kremowe. Bakłażan. Adasiu, pokaż z bliska, jak to dobrze wygląda. Cyk. Rozprowadzone warzywa w rozprowadzonej masie. Spróbuj. Ja dodam jeszcze mimo wszystko pieprzu, bo wydaje mi się, że za mało. Odrobinę soli bym dodał. A nie mogłeś powiedzieć, że bardzo dobre? Dobra, trochę soli. To będzie challenge dla ciebie. Będziesz musiał to wbić ładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jajek. Mhm. Ja odwiozę miskę, dobra? Tylko żeby żółtko się nie rozbiło. Dobrze. A nie, poczekaj, to nie tam. Zaraz wrócę. Jestem, jestem. Musiałem jeszcze tam po coś pojechać. Pięknie. Troszeczkę pieprzu, mój drogi. Przykrywamy pokryweczką. Minimalny ogień. Czekamy 10 minut. Jajeczka będą gotowe. Żółtko może 10 minut nawet za długo. To wszystko znowu, czas jest, no nie jest tak wymierny jak w łyżwiarstwie szybkim. To wszystko zależy od tego, jak jest ciepło na zewnątrz, jak mocno nagrzana patelnia, jak nisko jajeczka osiadły na dnie patelni. Kochani, więc teraz przed nami pokazóweczka. Ja ci pokazałem, jak gotuję, a chciałbym, żebyś pokazał, na czym polega szczotrak, tak żebym ja tego dotknął, bo zawsze oglądałem w telewizji. I tak się położysz? No, pokażę ci. Słyszycie dźwięk lodu? Mam wrażenie, że ten lód płacze, jak on po nim jedzie. Tak jest dojechany. Hamuj, 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 hamuj. Spokojnie. Uuu, Janek, dawaj trochę sera. Cyk. I co, takie śniadanko mógłbyś spożyć? Tak jak teraz na przykład właśnie zaczynam pracę o godzinie 6 rano, to takie drugie śniadanie koło godziny 10 idealnie, bo to już by załatwiało sprawę lunchu. Tak jest. Uuu, z serkiem i z bakłażanem. Ale obiecałem wyścig. Mam pomysł. Jeżeli się zgodzisz, to byśmy to zrobili na moich zasadach. Wpadł mi do głowy taki pomysł, że jakbyś dał mi pewne fory, to byłoby lepiej. Zgadzasz się? Zgadzam się. Dobra. Zgodził się, więc nie ma wyjścia. Zaraz to zobaczycie. Zasady muszą być sprawiedliwe. Pokazałeś mi, że sprawnie jeździsz w short tracku. Bardzo sprawnie. Na tych łyżwach. Więc będziemy się ścigać, ale chciałbym, żebyś pojechał w tych swoich. I założysz je dopiero wtedy, jak ja wystartuję. I ścigamy się na 4 okrążenia. Dobra? Ścigamy się. No to proszę, start. Ja już mogę jechać. U mnie nie klika. Pierwsze, mistrzuniu, jedziemy. Za szybko. Coś hamuje na wirażach chyba. Drugie. Nie przewidziałem tylko, że to jest męczący sport. Nie, muszę zachować spokój. Technika. Technika, zajadę mu drogę. No chyba photo finish. Czekaj. Nie wspominałeś, że człowiek się tak męczy na tych łyżwach. Możemy się umówić na remis? Jak najbardziej. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję.